Serdecznie witamy wszystkich hodowców w WG Czersk, w Czersku, tutaj u kolegi Sebastiana Ostolmińskiego. Podobnie jak w zeszłym roku, odbędzie się za chwilkę losowanie tego oto telewizora. Tak jak w zeszłym roku tutaj nam losowała Martyna, jej teraz nie ma. Córka Sebastiana, ktoś inny będzie losował, pewnie ty będziesz losował, ale telewizor taki będzie rozlosowany wśród uczestników edycji w 2018 roku, tak? Witam serdecznie. Właśnie taką niespodziankę zrobiłem dla uczestników z edycji czwartej w sumie, którą w tym roku będę organizował, wspólnego Bojownika w Czersku. Podobnie jak w zeszłym roku, że tutaj wśród uczestników, którzy do końca lutego zgłoszą swój udział i wpłacą zaliczkę w wysokości co najmniej 400 zł, będzie rozlosowany ten oto telewizor. W zeszłym roku nam losowała Martyna, ona wtedy nam wylosowała Jana Bocheńczaka. W tym roku na razie losowania teraz nie będzie, ale mamy tutaj tą nagrodę. Na losowanie już wtedy Martyna chyba będzie, to nam tutaj, że tak powiem, pomoże. Natomiast teraz widzimy taki telewizor, czeka, to jest telewizor 32-calowy firmy Samsung. No ja taki też używam. No niedawno podczas targu był też losowany gołąb, którego podarował Reinhard Muhl. Wcześniej, jak wiadomo, na finale były losowane gołębie, które podarował Gregor Rolkowski z Niemiec również. Także co chwilę tam próbuję tutaj jakieś uzyskać sponsora. Tym razem tutaj sam ufundowałem taką jakby nagrodę rzeczową, dodatkową, która będzie... No Jasiowi służy telewizor, jak byłem u niego, to widziałem, naprawdę używa go cały czas, także ta osoba, która... Tu już jest w tym telewizorze wbudowany dekoder do odbioru telewizji tam naziemnej i... DVB-T. Takiej kablowej, nie? Także... Tutaj jak już jesteśmy przy edycji 2018, czwartej edycji tutaj na Gołębniku w Czersku, tutaj Sebastian ma przed sobą regulamin. Zawsze co roku jakieś tam minimalne zmiany się znajdują. Teraz co takiego nowego mamy tutaj w tym roku? Są zmiany, chociaż niewielkie, ale z roku na rok staram się jakby tam ulepszać ten regulamin, czy modyfikować. No w tym roku dla tych, którzy zgłoszą drużynę 5 gołębi, 6 gołąb jest gratis. Wtedy drużyna, którą uczestnik zgłasza, kosztuje go jakby 2000, czyli ten gołąb wychodzi 333 zł, coś takiego, nie? Mhm. Ten 6 jest gratis. Poza tym, jeżeli ktoś zgłasza na przykład 2 gołębie, no to płaci po 400 zł od sztuki, nie? Czyli to jest, że tak powiem, cena brutto już. Mhm. Tak? Dobrze. No, podobnie jak w zeszłym roku, jeżeli nie będzie pełnej obsady, to przyjmę gołębie rezerwowe. Ogólnie jeszcze takich, co tutaj uczestnicy pytają, no to gołębie będą przyjmowane od 20 marca do 30 maja. Obsada jest gołębnika 500 plus 100 tych gołębi gratisowych. Nie? I od tego też są tutaj przedstawione wysokości nagród. W tym roku trochę zmodyfikowałem, jeżeli chodzi o nagrody, jeżeli chodzi o ilość gołębi nagradzanych. Z pojedynczych lotów będzie to aż 10 gołębi. Czyli powiedzmy od razu, Sebastian, w zeszłym roku było to, żeby jakie zmiany to było? Pierwsze trzy gołębie, a teraz będzie 10? Teraz 10 tak? gołębi. I to będzie jakie to będą nagrody przy tej obsadzie, załóżmy, co powiedziałeś, 500 plus 100? No, z poszczególnych lotów to będzie 1000 zł dla pierwszego gołębia, za 10. No, wszystko jest w regulaminie zresztą, który jest na stronie. Ale to powiedz, ile ten ostatni będzie miał? 200 zł. To 200 zł, dobrze. Tutaj najlepszy lotnik, również 10 gołębi będzie nagrodzonych. Seria typowana, ta, która zresztą co roku jest lot pucharowy, jak wiadomo, organizowany. W tym roku też będzie to memoriał świętej pamięci Mieczysława Bielska, który zginął w katastrofie pamiętnej w Katowicach. W tym roku też jakby podtrzymuje tą tradycję i czwarta edycja też będzie jemu poświęcona. No cóż, z finału będzie nagrodzonych, łącznie jeżeli chodzi o pulę nagród, będzie 85 tysięcy przy tych 500 gołębiach. No nie chcę tego gołębnika rozbudowywać póki co, bo sam się tym zajmuję i wiem, że przy większej ilości tych gołębi byłoby trudno to ogarnąć i utrzymać te gołębie w kondycji, w zdrowiu i tak dalej, a te trzy poprzednie edycje były, no nie były najgorsze, gołębie udało się jakoś w zdrowiu utrzymać, w ogóle ta poprzednia edycja to naprawdę gołębie były super utrzymane, zresztą tutaj ci co odwiedzali ten gołębnik i byli na locie finałowym i myślę, że to też spowodowane było trochę zmianą pewnych ulepszeń w gołębniku i tak dalej, nie? Ale to będziemy pokazywać gołębie, jak będzie zasiedlane. Też oczywiście zapewne będzie podobnie jak w zeszłym roku, impreza na zakończenie. Także zapraszam tutaj do uczestnictwa.
na pewno będzie tutaj warto. Dobrze. Jeżeli chodzi jeszcze może o podsumowanie tej edycji 2017, to do końca roku wypłaciłem wszystkie nagrody, do końca stycznia musiałem wysłać PIT, także wszystkie podatki są rozliczone. Tutaj też do mnie uczestnicy dzwonią, czy PIT dostaną, nie dostaną, bo to na mnie ciąży obowiązek jako organizatora rozliczenia tego podatku. Jakby te pieniądze, które im przelałem na konta, to są czyste pieniądze już opodatkowane przeze mnie i PIT jest przeze mnie rozliczony. Nie? Jakby ktoś chciał, mogę mu ten PIT zbiorczy przesłać, czy to, ale to w ogóle nie powinno go tam interesować, bo to na organizatorze ciąży obowiązek zapłacenia tego podatku. Procent od wygranych w zawodach tak, sportowych. Teraz zacząłem wypłacać pieniążki również ze sprzedaży głębi. Wczoraj nawet jedne z ostatnich głębi schodziły, także nie chciałem tego robić, żeby tam po każdej sprzedaży pojedynczego gołębia rozliczać, ale teraz już praktycznie są aukcje zakończone i tych, które gołębie są sprzedane, będę wypłacał teraz te pieniądze. Już część hodowców otrzymało te pieniądze i teraz także resztę. Teraz dziękujemy i zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału. Także zapisy, bo też są pytania, czy zapisy trwają. Zapisy wciąż trwają do wyczerpania jakby tego ilości 500 gołębi. Także zapraszam, zachęcam. Myślę, że przynajmniej ten poziom sportowy się udał utrzymać z lat poprzednich i gołębie. A loty jeszcze zadam pytanie. Loty jest taka sama ilość? Loty będą 4. Czyli tak samo? Znaczy miałem zawsze w planie 5 napisanych, ale wiadomo jakie są warunki. Nie chcę tutaj pisać, że zrobię 5 czy 6 lotów, bo to nie ma sensu, bo wiadomo jakie są warunki, jak w zeszłym roku były. Także lot finałowy będzie z odległości co najmniej od 300 do 400 km, zależy od warunków atmosferycznych. Jak będzie lot zapowiadał się z wiatrem, to wydłużę do prawie 400 km lot. Dobrze. I tak będziemy to sobie tak obserwować. Gołębie, kiedy będą przychodzić do nas tutaj do Czerska, będziemy mogli sobie zawsze zobaczyć, jak one tutaj są trzymane, chowane, jak są trenowane. Tutaj zresztą miejsce jest bardzo ładnie podłożone, atrakcyjnie przy drodze krajowej numer 22, gdzie jest bardzo łatwy dojazd, duży parking. Także każdego, kto by chciał kiedyś w przyszłości tutaj odwiedzić, zapraszamy. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia, dobry lot.